Hej kochani, mam nadzieję, że stęskniliście się trochę za haftem koralikowym, ponieważ dzisiaj przychodzę do Was właśnie z nowym tutorialem, tym razem na haft chaotyczny. Wygląda on troszeczkę inaczej, chociaż w moim wisiorze, tak jak widzicie, i tak użyłam troszeczkę tego haftu normalnego, wstecznego, tradycyjnego. Natomiast haft chaotyczny jest o tyle fajny, że można z nim zrobić naprawdę wszystko. Nie jest on wcale taki trudny i on mi się kojarzy z takim troszeczkę malowaniem, bo jeżeli potraficie troszeczkę przynajmniej malować, to jesteście w stanie na podkładzie sobie namalować jakiś wzór i wyszyć go koralikami w taki bardzo dokładny sposób, że będzie przypominał właśnie rysuneczek. Natomiast ja dzisiaj do Was przychodzę z takim małym serduszkiem, ponieważ zbliżają się walentynki, Dzień Kobiet, potem Dzień Mamy, to wszystko tak przenika i to jest taki idealny prezent właśnie na podarowanie komuś, kogo się kocha, no bo nie ma nic bardziej dosłownego niż serduszko właśnie. I dlatego pokażę Wam dzisiaj, jak nauczyć się haftu chaotycznego i przy okazji zrobić takie właśnie serduszko dla kogoś bliskiego. Ok, zacznijmy od materiałów, czyli to, czego potrzebujemy. Przede wszystkim potrzebujemy oczywiście igiełki, bo bez tego byłoby ciężko haftować. Ja tutaj mam igły typowo do haftowania koralikami. John James, rozmiar 10. To są takie igiełki, akurat została mi jedna, więc super. Będziemy potrzebować klej, hasulit u mnie, oczywiście nożyczki, to są takie potrzebne rzeczy, coś do zaciśnięcia krawatki, czy też jeżeli zdecydujecie się na kolczyki na przykład, no to kolczyków, założenie bigli. U mnie będzie to wisior, więc potrzebujemy krawatkę. Ja mam ze stali nierdzewnej, właśnie te zaciskowe krawatki bardzo mi przypadły do gustu. Będziemy potrzebować nici dostosowane pod kolor naszego podkładu i koralików. No i właśnie, odnośnie koralików. Będziemy potrzebować, właściwie do haftu koralikowego, chaotycznego, też możemy wykorzystać różne koraliki. Ja akurat sobie przygotowałam tutaj koraliki Toho, rozmiar 11 i rozmiar 15, ponieważ będę też obszywać kaboszonik. Tutaj mam taki ładny rodonit, który też wsadzimy do tego naszego haftu koralikowego. Będziemy potrzebować oczywiście podkład, taki jak Wam już kiedyś pokazywałam, podkład do haftu koralikowego. On jest taki sztywniejszy, cieniutki, idealny do tego typu prac. No i coś do wykończenia. Ja mam akurat różowy filc, ale to może być też jakaś inna skórka, jako skórka, czy co tam macie. I jeżeli chodzi o koraliki, to ja sobie jeszcze wzięłam koraliki Fair Polish w rozmiarze 3 mm, bo tutaj zrobię sobie takie kwiatuszki właśnie, jak widzicie. One mi bardzo podpasowały. I jeszcze do wykończenia będziemy potrzebować kawałek takiego plastiku, który Wam został z jakiegoś opakowania. Tudzież jeżeli nie macie czegoś takiego, no to możecie wykorzystać butelkę, na przykład rozłożyć ten plastik. Natomiast z butelki akurat nadaje się tylko do takich malutkich rzeczy. I potrzebujecie jeszcze długopis albo jakiś marker. Marker taki cieniutki do płyt CD będzie fajny do malowania potem po tym ewentualnie. I zwykłą kartkę papieru, z której wytniemy serduszko właśnie. Ja sobie tutaj już wysypałam moje koraliczki. Pierwsze co robimy, to wycinamy białą kartkę papieru. Składamy na pół i wycinamy serduszko. W zależności od tego, jakiej wielkości chcecie mieć Wasz wisior, takiej wielkości wycinacie serduszko. Mamy serduszko. I teraz bierzemy nasz filc. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić sobie tutaj miejsce, troszkę miejsca na wykończenie. I odrysowujemy serduszko.
Dla mnie to jest zawsze najgorsza część. Jeżdżę nie po liniach, zawsze coś sknocę. A mam nadzieję, że nie tym razem. Nie musicie tak mocno naciskać tym długopisem, to nie musi być takie mocne odbicie, tylko żebyście widzieli linię. Równie dobrze możecie wziąć właśnie ołówek albo jakąś kredkę w kolorze podobnym do filcu, tak żeby to potem tego nie było widać. Ok, mamy. I wycinamy kawałek. Okay. No, to już część sukcesu za nami. I teraz nawlekamy nitkę na igłę. W moim wypadku będzie to na razie szary, ponieważ będę sobie robiła kontur. A chcę, żeby kontur był właśnie szary. I żeby to zrobić, muszę znaleźć końcówkę. No. Obcinamy sobie nić, tak około pół metra, żeby nam się aż tak nie plątała. Nić i tak będziemy dodawać w trakcie pracy. Nawlekamy. Oczywiście szyjemy nicią pojedynczą, robimy podwójny spałek na końcu jednej z nici. I jeszcze dla ułatwienia pracy zaokrąglamy sobie tutaj te nasze rogi. Wtedy nitka się tak nie haczy, nie rozwarstwia i przyjemniej się szyje. Ok, i naszą pracę zaczynamy od wbicia się z drugiej, z lewej strony w dół albo w bok, tak żebyśmy wymierzyli w linię naszego serduszka. Przechodzimy i nabieramy dwa koraliki, to po 11. Tutaj będziemy używać zwykłego haftu wstecznego. Tu, gdzie się nam kończą te koraliki, wbijamy się. Ten haft już Wam pokazywałam, tylko zrobię to dla przypomnienia, a potem się na chwilkę wyłączę i będziemy jechać dalej. Ok. I wbijamy się w ostatni koralik. Mamy już dwa przeszyte. To jest dokładnie ten sam ściek, którego używamy przy obszywaniu kapuszonu. A dodajemy sobie i tak po dwa, żeby było równiutko i żeby ładnie to wyglądało. Bo jeżeli będziecie dodawać większą liczbę tych koralików, no to będzie to krzywe. Nie wyrówna Wam się to tak ładnie. Ok. Wbijam się pomiędzy jeden a drugi. Przeciągam. I przechodzę. I znowu biorę dwa. Daję na koniec. Wbijam się w linię za koralikami. I pomiędzy nimi. No i tak właśnie okrążam sobie całe serduszko. Ja teraz pójdę sobie, żeby ten film znowu nie trwał kilka godzin. Okrążę sobie moje serduszko i wrócę do Was i pokażę Wam, co dalej. Wróciłam ponownie. Po obszyciu mojego serduszka koralikami Toho wygląda to tak. Nie zapomnijcie, że w hafcie koralikowym, kiedy coś obszywacie, to za każdym razem po obszyciu musicie przeciągnąć jeszcze nicią ze dwa razy cały wzór. Wtedy Wam się koraliki ładnie ułożą. No i bardziej będzie to przypominało właśnie serduszko, czy kółeczko, czy co tam wyszywacie. Ja już sobie tutaj pozwoliłam obszyć kaboszonik, ponieważ cały obszerny tutorial na ten temat już nagrałam. Pojawi się on teraz u Was w kartach. Natomiast czemu to zrobiłam? Ponieważ w hafcie koralikowym
są tak jakby dwie drogi działania i każdy musi sobie wybrać swoją. Pierwsza, najważniejsza rzecz jest taka, że duże kabochony, duże kamienie wszywamy najpierw. To nam pomoże sobie troszkę zaplanować lepiej pracę i jakoś tam fajniej ją ułożyć. Poza tym w momencie, kiedy mamy już duże kabochony wszyte, wiemy dokładnie, gdzie i jak wszywać małe koraliki. Jest to naprawdę bardzo istotne. Oczywiście to nie jest tak, że w trakcie pracy nie możecie zmienić w ogóle koncepcji, bo możecie w każdej chwili coś doszyć, coś dokleić, powiększyć ją jakoś. Natomiast pamiętajcie o tym, że jeżeli macie duże kabochony, na przykład, nie wiem, na bransoletce czy na jakimś ogromnym wisiorze, no to warto jednak te większe rzeczy wszywać właśnie na początku i potem dostosowywać do nich całą pracę. Okej, okay, no to się nagadałam. Tutaj Wam wrzucam w kartę link do obszycia kabochonu, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, bo bez sensu byłoby to powielać, wtedy ten tutorial trwałby dużo dłużej. I to, co teraz chcę Wam pokazać, to właśnie wszycie koralika Fire Polish i zrobienie takiego kwiatuszka wokół niego. To już jest dokładnie tak jak każde obszycie kabochonu, ale i tak Wam to pokażę, ponieważ, tak jak mówię, planowanie pracy najpierw większe, potem mniejsze, więc pokażę Wam jeszcze, jak zrobić właśnie coś takiego. A potem już sobie przejdziemy stricte do haftu koralikowego chaotycznego. Żeby wszyć Fire Polish, przechodzimy igłą na drugą stronę. Bierzemy koralik Fire Polish i wszywamy go do podkładu. Ja zawsze przeszywam sobie dwa razy, tak na wszelki wypadek, żeby ładnie siedział i żeby na pewno mocno się trzymał. Jak widzicie. I teraz będziemy go obszywać koralikami Toho. Czyli wbijamy się znowu w podkład z drugiej strony, przechodzimy na tą naszą prawą, bierzemy dwa koraliki. Jeżeli jeszcze nie czujecie się pewnie w obszywaniu, możecie wszywać pojedynczo. Natomiast ja już sobie tutaj biorę dwa. Przymierzamy, przytrzymujemy i wbijamy się zaraz za tymi dwoma koralikami, przechodzimy na lewą stronę i potem wbijamy się znowu z tyłu, dokładnie tak jak przy obszywaniu wstecznym, przy obszywaniu kabochonu. I przebijamy się znowu przez ten ostatni. Mamy już dwa. Bierzemy kolejne dwa. Wbijamy się igiełką zaraz za nimi. Przechodzimy z powrotem i przez ostatni. I bierzemy następne dwa. Nie wiem, co ja to tak na czuja biorę, ale dla Was specjalnie jeszcze będę pokazywać tak, jak się powinno, a nie tak, jak się czuję. No, z tymi czuciami to różnie może potem wyjść. A na tutorialu to tak głupio, jak mi coś wyjdzie krzywo. Głupio poprawiać. Żartuję. No i tak wszywamy. No dobra, to już sobie tak wszyję dwa. Tak, żeby Wam się to ładnie zamknęło. Tutaj by mi został jeszcze miejsce na jeden koralik, więc tu już wszywam tylko jeden. Zastanawiam się, czy mi się ładnie zamknie. Nie. Czyli wypruwam sobie ten jeden, a wykrakałam. I zamykam. Zamykam przechodząc przez wszystkie koraliki.
One mi się tu ładnie zamkną. I już mamy kwiatuszek. Dobrze, i teraz wbiję się z powrotem na lewą stronę i zrobię sobie supałek. Generalnie w hafcie koralikowym warto pamiętać o tym, żeby co jakiś czas robić sobie te supełki, bo igła, bo nitka czasami lubi się rozwarstwić, wtedy fajnie jest ją szybko zmienić bez stresu, że coś się Wam tam popruje. Podwójny supełek. Odcinamy i ja sobie właśnie nałożę nową nitkę, bo ta mi się trochę rozwarstwiła. OK, no i mamy to, co najważniejsze, a teraz zaczynamy już sam haft chaotyczny. Jak zacząć haft chaotyczny? Blisko krawędzi wbijamy się na prawą stronę. I teraz tak, jeżeli chcecie w jakiś sposób cieniować sobie pracę, to zaczynacie jednym kolorem, potem wrzucacie kilka początkowych kolorów kilka początkowych koralików innego koloru i przechodzicie dalej. A jak, to już Wam pokażę. Ja sobie zacznę może od takiego matowego, różowego. Wszywam jeden koralik. Tutaj posługujemy się wszywaniem jednego koralika. Przeciągam go, mam jeden koralik. I znowu wbijam się zaraz obok niego. Biorę drugi. I przeszywam. I teraz dowiecie się, dlaczego nazywa się to haft chaotyczny. Ponieważ musicie zmieniać obrót waszego koralika w różne strony i po prostu wszywać go pojedynczo. Czyli nie tak jak w hafcie wstecznym, staracie się, żeby było równo i pięknie. Nie. Tutaj wszywacie po prostu po kolei koraliki tak jak lecą. Jedyne, na co musicie zwrócić najbardziej uwagę, to żeby one nie leżały w taki sposób, o taki, że widać dziurkę koralika, bo wtedy to nieładnie wygląda. Natomiast, no chyba, że macie taki zamiar, no to wtedy co innego. Natomiast haft chaotyczny polega właśnie totalnie na chaosie, czyli na wszywaniu pod różnymi kątami koralików toho. Tudzież innych koralików, ale toho fajnie wygląda, bo jest równiutkie. I żeby nie było dużych przerw, po prostu wszywacie się. Pilnujecie tylko tych odstępów. Nawet jak Wam kilka koralików obok siebie wyjdzie, tak jakbyście je wszywali równiutko ściegiem wstecznym, to nie ma to żadnego znaczenia, bo ogólnie w pracy nie będzie to widoczne. A widzicie? Ten mi się tak ułożył należąco właśnie. Więc go sobie podważam i przyciągam mocniej. No i tak sobie właśnie kontynuujemy. No i jak widzicie, już się nam tutaj coś pokazuje. Haft chaotyczny jest naprawdę super, szczególnie jeżeli właśnie chcecie coś namalować na filcu, ja to tak nazywam, ponieważ właściwie ograniczeniem jest tylko i wyłącznie Wasza wyobraźnia. Możecie stworzyć każdy wzór, czy to jest serduszko, czy to jest chmurka, słoneczko, balonik, kotek, panda, whatever.
co tam sobie wymyślicie i wszywać po prostu odpowiednio koraliki chaotycznie, malując na tym filcu. Jest to naprawdę super sprawa, szczególnie dla tych, którzy tak nie do końca jeszcze ogarniają ten haft wsteczny, ale coś by chcieli już z haftem zrobić. Taki lazy stitch jest właśnie idealny dla nich, dla Was. Bo nie wymaga aż tak w sumie takiej znajomości i takiej wprawy. Jedyne co, to właśnie musicie pilnować, żeby się te koraliki nie przewracały. Jeżeli jakiś koralik Wam się wybije do góry, to wtedy najlepiej go przeszyć po prostu jeszcze raz i on wejdzie z powrotem. Właśnie jak widzicie, ja tu sobie szyję cały czas tym samym kolorem, natomiast gdybym chciała już robić jakieś przejście, to dodałabym powoli jakiś inny kolorek. Zaraz Wam to zaprezentuję. Dodaję sobie teraz na przykład taki mleczny kolorek. On jest bardzo podobny do tego, właśnie nim mam obszyty kaboszon. Cieniowanie na początku nie jest aż takie proste, jak się wydaje, ale to jest do nauczenia się, tak jak wszystko. I na razie dodałam tylko jeden tego typu koralik, a teraz lecę sobie dalej z tymi. Jak mówię, on nie jest trudny, ale jest czasochłonny na pewno bardzo, no bo wszywacie jednak po kolei, koralik po koraliku. Jeżeli robicie jedenastkami, to pół biedy, jeżeli robicie piętnastkami, no to faktycznie tego czasu potrzebujecie jeszcze więcej. Z tymi jedenastkami to też jest trochę roboty. Pamiętajcie też o tym, że możecie sobie tutaj wszywać też większe koraliki, właśnie fair polish, dostosowane kolorystycznie, albo krystalowe, czy jakieś inne 2-3 mm koraliki, które bardzo fajnie wyglądają w hafcie chaotycznym. Ładnie się komponują. I teraz w momencie, w którym chcecie zrobić to przejście kolorystyczne, to dodajecie coraz więcej koralików tego drugiego odcienia, czy drugiego koloru, to zależy na jaki kolor przechodzicie. Ja tutaj przechodzę na taki trochę mleczny różowy. To będzie widać potem ogólnie w pracy, jak już ją skończę, to wtedy zobaczycie to lepiej. Ok, mam nadzieję, że pokazałam Wam mniej więcej o co chodzi. Ja się teraz wyłączę.
będę sobie dokańczać tą moją pracę, bo bez sensu, żeby ten tutorial znowu trwał miliony godzin. I jak już ją wykończę, to jeszcze do Was wrócę, żeby pokazać efekt. No a wykończenie będzie już murkiem, który też już znacie, ale też go jeszcze tutaj pokażę. Okej, no to do zobaczenia, jak to uszyję. I wróciłam po jakimś czasie, po kilku godzinach, jeżeli mam być szczera. Natomiast moje serduszko wygląda teraz właśnie tak. Jak widzicie, tutaj sobie zrobiłam kilka przejść pomiędzy kolorami. Zaczynałam dodawać inne kolory i przechodziłam potem w kolejną grupę kolorystyczną. Rozmiarowo się faktycznie trochę powiększyło moje serduszko w porównaniu do tego pierwszego. Natomiast, no, szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba. Okej, co robimy dalej? Tył takiego serduszka wygląda właśnie tak. Więc jak widzicie, on jest nierówny. Tutaj, gdzie jest więcej tych przeszyć, jest taki bardziej wklęsły. I jeżeli pokryjemy to teraz filcem albo jakąkolwiek inną fakturką cieniutką, to będzie to widoczne. W związku z tym, tak jak Wam mówiłam, o, tutaj mam, tak jak Wam mówiłam na początku, potrzebujemy ten nasz plastik. Ja sobie go pozwoliłam już wyciąć, ponieważ to Wam pokazywałam też już wcześniej na tutorialu, nie chciałam tego powielać, natomiast wycinamy to w kształcie, wycinamy ten nasz plasticzek w kształcie właśnie tego naszego serduszka, pomniejszając go o tam, może centymetr, 2 mm. Mniej więcej, żeby się tutaj zmieścił nam murek. Ok, co robimy teraz? Przede wszystkim musimy obciąć nasze serduszko, wyciąć je, znaczy się. O, ja widzę tutaj, że mi jeszcze jeden koralik powinien wejść. Natomiast musimy je wyciąć tak, żeby nie poprzecinać naszej nici. Ja sobie zaraz go doszyję w sumie. Musimy poprzecinać to tak, żeby nie przecinać naszej nici. I możecie to sobie robić tak, że patrzycie od tyłu. Ja już mniej więcej wiem, jak to wygląda od przodu i jak to ciąć, więc sobie będę patrzyła od przodu. Tak mi jest łatwiej. Natomiast Wy możecie sobie ciąć z przodu i co jakiś czas patrzeć do tyłu. Tudzież patrzeć po prostu na sam tył. Zostawiamy dosłownie milimetr odstępu od koralików, żeby zmieścił nam się właśnie murek. To jest zawsze trochę stres, że się poprzecina. No ale w sumie akurat w tym hafcie to obszycie, jakbyście nawet przecięli te Wasze nici, to jeszcze nie ma aż takiej tragedii, bo zazwyczaj robi się osobną nicią jednak to obszycie niż sam potem już haft chaotyczny. Zresztą tak jak Wam mówiłam na początku, dobrze jest co jakiś czas sobie robić węzełki, tak na wszelki wypadek. Ok, ja już mam wycięty i teraz bierzemy nasz klej. Nakładamy go na środek pracy i rozprowadzamy tak po całej zawieszce, ale nie dochodzimy do krawędzi, to jest ważne. Zakręcamy. Aha, zgubiłam moje serduszko. Znalazłam. Jak jest przeźroczyste, to ciężko je znaleźć. Ok. I przyklejamy. Mocno. Fajnie serduszko wygląda. Ok. I teraz bierzemy nasz materiał wykończeniowy. U mnie jest to różowy filc. Przykładamy.
No i teraz znowu są dwa sposoby. Albo obrysowujecie sobie kontur i wycinacie, albo po prostu od razu przyklejacie i ja właśnie tak zrobię. Tak mi jest zawsze najwygodniej. Coś mi się klej zapchał, ale o, już dobrze. Już działa. Dajemy na tą płytkę i ten nasz plasticzek, trochę kleju. Rozprowadzamy go i przyklejamy. No i teraz wycinamy razem z naszym podkładem. Pamiętajcie, że filc, ten czy też inny materiał wykończeniowy nie może być mniejszy niż podkład, który macie, bo wtedy będzie podkład widoczny. Jeżeli będzie troszeczkę większy, ale dosłownie minimalnie, to on się Wam ładnie zawinie w murku. Natomiast jeżeli będzie za mały, no to będzie ten tył widoczny i w sumie nie będzie to fajnie wyglądało. Ok. No i teraz pracę klasycznie wykańczamy murkiem albo pikotkami, jak kto woli. Ja akurat będę wykańczać ją murkiem. Nawlekamy znowu nić. W moim przypadku jest to nić różowa. Oczywiście robimy dwa supełki. Ja tutaj zapomniałam tego koralika wszyć, więc jeszcze sobie doszyję. Akurat to jest na końcówce, więc nie jest to problem. Od razu lepiej. Ok, ja sobie będę wykańczać różowym kolorem, no bo mam tutaj i filc, i wykończenie różowe. Ja już Wam pokazywałam, jak zrobić murek, tylko tak tutaj dla przypomnienia jeszcze pokażę, że jesteśmy po prawej stronie pracy. Nawlekamy dwa koraliki Toho i wbijamy się, przewijając podkład i filc na drugą stronę. A potem wracamy, nie przebijając się przez nic. Ostatni koralik, ten drugi. Mamy pierwsze dwa koraliki w murku i potem powtarzamy dokładnie to samo. Wbijamy się obok ostatniego koralika, przebijamy na drugą stronę i wracamy. Przebijamy się i tak kontynuujemy obszywanie pracy murkiem aż do samego końca, a potem dodajemy tylko krawatkę i to jest koniec naszej pracy. Ja tu sobie tutaj doszyję i zaraz Wam pokażę w całości, jak wygląda wykończona praca. No i w końcu mamy nasze serduszko obszyte murkiem, prawie gotowe. Teraz to, co musimy zrobić, to tylko podarować mu krawatkę. U mnie jest to krawatka zaciskowa. No i ewentualnie dowiesić jakiś łańcuszek, tudzież inny rzemyczek. Krawatkę zaciskową w bardzo łatwy sposób się zakłada. Po prostu trzeba ją odpowiednio zacisnąć. Róbcie to raczej delikatnie, w sensie nie na wariata, tylko po prostu stopniowo sobie
przyciskajcie, żeby ona Wam nie odfrunęła. Bo mnie przed chwilą właśnie tak, jak robiłam z tym serduszkiem, to tak magicznie wyleciała. Okej, mamy to. No, także obie krawatki mamy gotowe. Jak widzicie, naprawdę haft chaotyczny daje bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o wzorki, kolorki, kształty. No, jest idealny i dla początkującego, i dla osoby zaawansowanej. Myślę, że każda osoba, która po prostu lubi koraliki, jest w stanie zakochać się w takim hafcie. I mam nadzieję, że Wy również się zakochacie. Fajnie się to prezentuje, prawda? Tutaj dla porównania zwykły haft koralikowy i haft chaotyczny. Okej, to tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Jeżeli tak, to będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał. A przy okazji, jeżeli skorzystacie z tego pomysłu i nauczycie się razem ze mną haftu chaotycznego, to nie zapomnijcie nas przy pokazywaniu swoich prac oznaczyć hashtagiem kurspasart. Będzie nam bardzo miło i ja przy okazji zobaczę, że korzystacie z mojego kursu, co da mi dodatkową motywację do pracy. Wpadajcie oczywiście na bloga Passartu, ponieważ oprócz tutoriali możecie tam znaleźć dodatkowe zdjęcia, artykuły i inne tutoriale, także zdjęciowe. Zachęcam Was też do odwiedzenia mnie na Gitago Art. I właściwie to chyba ode mnie już wszystko. Tak wydaje mi się, że wszystko powiedziałam. Kciuki w górę, łapki w górę, lubiajcie film i wpadajcie znowu na kolejne tutoriale. Do zobaczenia!